W tym tygodniu przedstawialiśmy Państwu ofertę edukacyjną przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 15 w Raciborzu, ukierunkowaną na indywidualne dyscypliny sportowe. Jednak dla osób preferujących sporty drużynowe ofertę ma Szkoła Podstawowa nr 18, która od lat triumfuje w siatkówce i koszykówce. Sport drużynowy kształtuje charakter, silną wolę, ale także motywuje do działania. Dzięki niemu dziecko uczy się organizacji oraz właściwego dysponowania czasem. Doskonale wiedzą o tym w raciborskiej osiemnastce, która rozpoczyna rekrutację do klas sportowych. Ruszę nabór do klasy czwartej sportowej o profilu siatkarsko-koszykarskim. Tą ofertę kierujemy do chłopców i dziewcząt. Rozpoczynamy festiwalem sportu w poniedziałek, 7 marca na godzinę 16. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich rodziców przede wszystkim, żeby rodzice zobaczyli, jaką radość sprawia sam ruch, sport, WF i obcowanie ze sprzętem w postaci piłek. I myślę, że w dobie przesiadywania przed tabletami, komputerami oferta sportowa jest jak najbardziej na czasie i wręcz potrzebna. Klasa sportowa jest podzielona na profil siatkarski dla chłopców oraz koszykarski dla dziewcząt. Jednak wraz z zakończeniem szkoły podstawowej nie musi się kończyć przygoda ze sportem drużynowym. Klasy sportowe są oparte o bardzo owocnej współpracy z klubami na terenie miasta Raciborza. Współpracujemy z klubem siatkarskim w Raciborzu, współpracujemy z klubem raciborskiej koszykówki dziewcząt, a ostatnio już na terenie dalszym, takim mocniejszym bym powiedział, takim mocniejszym akcentem, czyli Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla, gdzie utalentowani siatkarze mogą kontynuować swoją karierę w starszych klasach po skończeniu edukacji klasy ósmej. Także ten cały profil, cykl szkolenia od podstawówki poprzez szkoły średnie, kończąc na edukacji studenckiej, można ten sport po prostu uprawiać. Sport ma nieść ze sobą przede wszystkim dobrą zabawę, a żeby zapisać się do klasy sportowej, nie trzeba być urodzonym sportowcem. Dla nas nie ma większego znaczenia, czy uczeń będzie na poziomie zerowym, czy uczeń będzie miał tylko i wyłącznie chęci, lub uczeń po 3 latach edukacji wczesnoszkolnej będzie już na jakimś poziomie sportowym. Przyjmujemy po prostu wszystkich, którzy chcą się pobawić w ten sport. Nauka poprzez zabawę, sport, który może w samej nazwie jest całkiem poważny, ale zdecydowanie zaczniemy od wszelkiej zabawy, poznawania tajników, przepisów, metodyki, sędziowania, tak żeby ci uczniowie byli świadomi, co robią, po co robią, jak to można wykonywać bezpiecznie, żeby ten uśmiech na twarzy przy okazji towarzyszył. W osiemnastce trwa także rekrutacja do klasy pierwszej ogólnosportowej, a szkoła już teraz zaprasza rodziców i przyszłych pierwszoklasistów na dzień otwarty już 16 marca.